Dzień dobry. Witamy w kolejnej z rozmów BIM-Banie. Dzisiaj moim gościem jest Robert Szczepaniak, BIM AG, czyli tak naprawdę twoja działalność gospodarcza, prawda? Tak. No to Robert, jakbyś mógł coś więcej o sobie. Kim jesteś, poza tym, że wiemy, że jesteś architektem z uprawnieniami i to w dwóch krajach. Tak, no więc moja działalność i w ogóle to, czym się zajmuję, to tak oscyluje zawsze między sztuką i techniką. Na początku była to architektura, po jakimś czasie doszło i wzornictwo przemysłowe, nie w Polsce. Założyłem taką grupkę artystyczną, która się nazywa Fanta Studio w Wiedniu, Fanta pisane przez PH. No i tam robiliśmy różne projekty, konkursy architektoniczne i również takie wzornictwa. Potem się zająłem mocniej, jak już wszedłem mocniej w architekturę, to z takim przekonaniem, wtedy w którymś tam momencie to już zahaczało to i o trzecie tury konkursów architektonicznych. W każdym razie w którymś tam momencie to się urwało. Także to było na tej zasadzie, że czułem, że potrzebuję czegoś więcej. I było to również spowodowane tym, że mając swoją działalność w innym kraju i będąc sam, doszło do tego, że po prostu trzeba było się użerać samemu. A znając te wszystkie stosunki na budowach i podczas przeprowadzania inwestycji, no to było rzeczywiście trochę hardkorowe. No i to mnie zniechęciło. Także była pewna taka, ja uważam, że każdy ma swoją taką skalę, w której jeszcze operuje, no przynajmniej ja mam coś takiego, że to jest ta skala, gdzie mam taką kontrolę nad tym, co się dzieje. A jak ta skala albo nie ma możliwości współpracy z ludźmi, albo skala projektu jest za wysoka, za duża, no to wtedy jak gubisz tę kontrolę, to jest taki brak komfortu. Tak, zaczynasz się gubić w tym, co robisz tak naprawdę. Tak, i to wtedy, i to mnie właściwie zniechęciło, ale ponieważ potrzebowałem tej techniki i sztuki, no więc przeszedłem, ponieważ zresztą już liznąłem wcześniej to wzornictwo i różną grafikę, więc poszedłem w tworzenie rzeczywiście artystycznych rzeczy, tak jak filmy animowane, jak powieści graficzne, tam kilkanaście narysowałem, a równocześnie zająłem się programowaniem komputerowym, bo akurat wtedy kupiłem sobie taki bardzo wyrafinowany zestaw komputerowy. Nie do końca spotykany z tego, co pamiętam. Tak, to był taki Unixowy, także to było rzeczywiście z wysokiej półki. No i to mnie wciągnęło również technicznie, także tam w którymś momencie to były takie dwa bieguny. Zarabiałem na życie programowaniem i techniką, natomiast zresztą również tam miałem różne zlecenia artystyczne. I szczerze powiedziawszy, tak jak przyjechałem do Polski z projektem, właściwie do architektury mnie ściągnął znowu BIM. Także wracamy tutaj do tego naszego tematu. Ale z drugiej strony też przez ten okres czasu, kiedy zrobiłeś sobie przerwę od tej branży budowlanej, można by tak rzec, to liznąłeś tej cyfryzacji w postaci programowania i dzięki temu masz dużo szersze spojrzenie na to wszystko, jeśli chodzi o sam BIM. Nie jest to tylko patrzenie z pod kątem bycia praktykiem w architekturze, ale także bycia praktykiem w zagadnieniach cyfrowych. Tak, no to jest... Też dochodzę do wniosku. Kiedyś to zdawało mi się, że ja wiem, czy to mi będzie kiedyś potrzebne. Ale teraz jak się połączyło to z BIM-em i z hierarchiami i z formatami różnymi, które mają tam swoje hierarchie, dziedziczenia i tak dalej, no to ja się czuję w tym jak ryba w wodzie, dlatego że to jest dokładnie to, co robiłem przez ileś tam lat. Także to programowanie obiektowe. To jest dokładnie to, co w tej chwili, w jaki sposób idą standardy dla budownictwa, szczególnie właśnie dla BIM-u.
Tak, wchodząc ci jeszcze w słowo, poza tym doświadczeniem, jeśli chodzi o twoją samą działalność w tej chwili w Polsce, to w pewnym momencie naszej rozmowy tak ładnie mi to ujęłaś, że to są kompleksowe usługi, zajrzę sobie tutaj jeszcze w ściągę, kompleksowe usługi transformacji firmy w kierunku optymalizacji. To tak. Wyszło od szkoleń, czy...? Znaczy to wyszło znowu od tego, że w którymś tam momencie no, robiliśmy ten projekt cyfryzacji dla Ministerstwa Rozwoju. I w którymś tam momencie znowu zaczęło mi trochę brakować tego dalszego spojrzenia. I zacząłem, przede wszystkim zacząłem się rozglądać właściwie jak to jest poukładane ze wszystkim. No i znając niechęć środowiska, bo mamy rzeczywiście mnóstwo inżynierów, którzy są niechętni w stosunku do wprowadzania BIM-u. No, mamy prześmiewców, tak. Więc zainteresowałem się, z czego to wynika. No to mnie doprowadziło z kolei znowu 100 lat do tyłu, do taylorizmu, czyli do tego takiego pseudonaukowego, znaczy on mówi, że to jest naukowe, ale to było pseudonaukowe podejście do zarządzania procesami. To były akurat procesy, no to był proces produkcji, a właściwie proces załadunku takich kawałków rud żelaza. I to tam się wytworzyły dwa takie nurty. Pierwszy to była nauka empiryczna, czyli nauka operacyjna, czyli właśnie ta naukowość podejścia do tych zagadnień, czyli wszystko to, co możemy sprawdzić, co możemy policzyć, co możemy śledzić na bieżąco, tam gdzie powstaje ta produkcja. A drugie to było takie podejście, to się nazywa nauka historyczna. I to, jest, to polega na tym, że ona bazuje na pewnych zaszłościach i na bazie tych dawnych rzeczy po prostu prognozujemy to, co będzie w przyszłości. I to sobie szło tam dwoma nurtami i w którymś tam momencie no, pojawiła się naprawdę zmora, bo przyszła komputeryzacja. I wtedy, to były lata 60. I wtedy rządy różnych krajów, cały przemysł nagle zażądał od tych ludzi, którzy prognozują, żeby użyli do tego komputerów i software. A ponieważ już wtedy się tworzyła taka grupa, taka jakby warstwa managementu, warstwa zarządzającym, no oni się po prostu zajęli tym prognozowaniem. Najpierw to była ta metoda ścieżki krytycznej, to mój osobisty wróg. Potem to przeszło w tak zwany łańcuch krytyczny, to też na podstawie książki Goldratta łańcuch krytyczny. I to były takie dwa nurty, bo równocześnie ten nurt naukowy umiejscowił się w Japonii, w zakładach Toyoty. Czyli tam mieliśmy to naukowe podejście, tam był ten główny szef, czyli Taichi Ono, który był praktycznie na miejscu budowy. To był człowiek, który mieszkał praktycznie na hali produkcyjnej i dla niego nie było nic istotne, co nie pochodziło z budowy. A pierwszym jego słowem, jego głównym ulubionym słowem to było zrozumieć, że po prostu kazał wszystkim obserwować te procesy, żeby je zrozumiano. I na tym polegało właśnie wdrażanie tych menedżerów, tych jakby tej kadry takiej niższej, poniżej, bo on był tam głównym inżynierem i był też również wicedyrektorem jednej z fabryk. I to były te nurty, które, czyli te dwa nurty się jakby rozchodziły. I w którymś tam momencie mieliśmy praktycznie prognozowanie, czyli wróżenie z fusów, a to, co rzeczywiście było istotne, to, co było ważne i to, co było dobre, to było za oceanem. Czyli tak naprawdę myślano tylko o tym, żeby przewidywać, a nie żeby działać, tak? To znaczy, no przede wszystkim tym się zajmowali menedżerowie, którzy nie tworzą tak zwanej wartości. Dla tej czy ono, to właśnie to, gdzie tam hala produkcyjna, to było miejsce tworzenia wartości. Jest takie słowo japońskie, które się nazywa gemba albo genba, znaczy to jest ta sama litera, tylko inaczej jest czytana przed różnymi kolejnymi literami. I to jest miejsce, w którym się tworzy wartość. I to jest ta wartość, za którą klient chce zapłacić, czy tam zamawiający, czy inwestor.
No ale to było jedno od drugiego bardzo daleko. I okazało się, że kiedy ta metoda Lean, znaczy ona się nie nazywała Lean, bo Japończycy niczego nigdy nie klasyfikowali, kwalifikowali, w związku z tym tak ciężko to było ogarnąć. Czyli po prostu nazywali tą metodą. Działali w taki sposób i to po prostu działało, tak? No to było na zasadzie takiej, że oni z dnia na dzień poprawiali to, co robią. No więc ciężko było to nazwać jedną metodą, bo to by było już takie zamknięcie klamry. To nawet nie jest standard. Tak, dokładnie. To jest jakiś płynny standard, który jest poprawiany z dnia na dzień. Mhm. Natomiast nasz zachodni umysł, on musi kwalifikować, klasyfikować i musi standaryzować, w związku z tym nazwano to Lean. No i potem ten nurt przeszedł do budownictwa. Najpierw się pojawił jako wspomaganie produkcji i usług, a potem przeszedł do budownictwa i stworzył się taki instytut, Lean Construction Institute. I tam jest kilku gości takich, no, którzy są pionierami właściwie Lean w budownictwie. Stworzyli dodatkowo kilka takich specyficznych i specjalnych narzędzi dla budownictwa. No, już nie będę o nich wszystkich mówił, bo tam jest ich sporo. Natomiast nadal jednak brakowało tego takiego szerszego spojrzenia na to wszystko. I pojawił się z kolei inżynier, którego uważam za geniusza. On się nazywa Lauri Koskela, to jest Fin, który pracuje w Wielkiej Brytanii. I on ułożył taką teorię, która się nazywa transformacja, przepływ i wartość. I to jest teoria, która łączy to wszystko do kupy. Ona te wszystkie metodę na przykład PMBOK, metodę PRINCE2, Agile i tak dalej, wszystko łączy do kupy. Nawet wtedy ta metoda ścieżki krytycznej połączona z tym wszystkim, ona nabiera wtedy również sensu. Także jest to teoria, która na bazie której możemy teraz ułożyć procesy inwestycyjne. Możemy poukładać w każdej z tych metod i w każdej z tych jakby podteorii, możemy powkładać odpowiednie narzędzia i to wszystko zaczyna nabierać sensu wtedy. No bo właśnie to jest coś, czego się nie boję powiedzieć o tobie. Ja długo cię znam, jakkolwiek z tobą rozmawiam, ty się nie boisz być o ten krok do przodu. W momencie, kiedy wszyscy zaczęli, mówiąc rozrzucać się na BIM, ty już mówisz o pojawieniu się Linu. Dla nas to jest pojawieniu się, dla ciebie to jest oczywista sprawa, że on istnieje, jest, funkcjonuje. A dla nas w procesie cyfryzacji osób, które dopiero zaczynają wchodzić w temat, bądź naszych słuchaczy, jest to bardzo świeże. A z drugiej strony, jeżeli przesłucha się także twoje vlogi i słucha się twojej opinii na ten temat, mówisz o czymś, co już istnieje od dawna, a jakbyśmy zapomnieli o tym, że to jest też ważne w całym procesie budowlanym. Czyli tak jak mówisz, ten cały management, który funkcjonuje, tak jakby był gdzieś z boku tego procesu cyfrowego, czyli tak naprawdę tego wdrażania BIM. Ten BIM dla niego nie wystarczy. Też coś takiego z twoich ust kiedyś padło, że ten BIM to nie jest wszystko. To będzie dobre dla specjalistów, ale nie będzie dobre dla kadry zarządzającej. I to jest coś, co mi się też bardzo podoba w twoich wypowiedziach, bo zwracasz uwagę na cały proces, a nie na tylko na jego fragmenty. To też jest twoja specjalizacja, patrzeć na całość z tego, co wiem. Tak, no dla mnie z perspektywy czasu, jak robiliśmy ten projekt cyfryzacyjny, to już zacząłem podejrzewać, że to jest jakoś nie wszystko. I jak już to wszystko poukładałem, również z tym taylorizmem całym i cała ta historia, która się ciągnie, no właściwie od 110 lat mamy właściwie na dobrą sprawę to samo. Dokładnie. Cyfryzacja nic nam nie daje w budownictwie, się nie podnosi wydajność, dlatego że po prostu my w tej chwili się zajmujemy standardami wymiany informacji. Natomiast nie ma czegoś takiego, co się zajmie, nie ma tego zajęcia się samym procesem. Dokładnie mamy tak. Dokładnie w tej chwili coś takiego, co się nazywa termostat. To jest taka teoria termostatu. Mamy jakiś wkład i mamy jakiś wynik. Natomiast w środku jest czarna skrzynka. I teraz ten termostat polega na tym, że my zaczynamy optymalizować jakieś tam te wszystkie elementy wkładu, licząc na to, że ten wynik nam się zmieni.
Podczas nie ma żadnej nauki, nie ma żadnego powiązania tego, co my wkładamy do tego systemu, z tym, co nam wychodzi z tego. W związku z tym, no, musiało to gdzieś być coś więcej. Stąd też moje zainteresowanie. Także, no, ale faktem jest, że ja nie lubię za długo robić jednej rzeczy. Jak jest pewna nowa perspektywa, to tak jak uleca. Za każdym rogiem czyhają nowe kierunki. Tak. Także to jest to, co po prostu mnie nakręca. I zawsze coś, być może kiedyś lin dla mnie będzie za mało, być może pójdziemy dalej jeszcze. Ale z drugiej strony, patrząc na to całościowo, to, że ty lubisz sam w sobie rozwój i rozwijać się i masz wiele pasji, to jest jedna rzecz, ale ta sama technologia, wydaje mi się, znaczy technologia, może to nie jest dobrym słowem, metodyka właśnie, całościowa cyfryzacji i poprawiania tych procesów będzie musiała się rozwinąć, ona nie będzie stała. Zresztą też cały czas zwracasz na to uwagę. Są już przykłady przecież światowe. Pierwsi zaczęli stosować lean w procesach budowlanych, zaczęli stosować Amerykanie. Była to taka organizacja służby zdrowia, Sutter Health w Kalifornii. Od 2003 roku już zaczęli stosować. Mhm. Natomiast niedaleko tutaj w Europie, od 2002 zaczęła się już w tej chwili właściwie budowa, bo wcześniej było 10 lat tam jakichś różnych badań. Brytyjski rząd zlecił analizy różne. Chodziło o terminal 5 Heathrow, lotniska Heathrow. I ten terminal był budowany po iluś tam latach analiz. To jest taki właściwie taka dobra referencja do naszego CPK, co się teraz dzieje. Budowali go od roku 2002 do 2008. To jest 380 tysięcy metrów kwadratowych. Największa wtedy inwestycja, obiekt kubaturowy, największy w Wielkiej Brytanii, wolnostojący. I ten obiekt ukończono 3 dni przed terminem i w kosztach. Zastosowano tam kontrakty relacyjne, czyli kontrakty nowej epoki, które nie mają nic wspólnego z tymi transakcyjnymi, które mamy w tej chwili. Takim tak zwanym kopaniem się po kostrach. To są kontrakty, które są długoterminowe. Mhm. One zakładają relacje, one nie definiują wszystkiego. Mało tego, British Airport Authority, to był inwestor, wziął na siebie wszystkie ryzyka. Był właścicielem wszystkich ryzyk. Do tego wymagał raportowania, tam były 4 różne poziomy ryzyk, wymagał raportowania na bieżąco wszystkiego, że komunikacja musiała być bez żadnych luk. Płynna cały czas. I mało tego, jeszcze w tych kontraktach, w kontraktach relacyjnych, tam było ponad 60 wykonawców podwykonawców pierwszego szczebla, pierwszego rzędu, czyli z tych, którzy byli sygnatariuszami praktycznie. Było ponad 20 tysięcy podwykonawców. Praca była podzielona, czyli to było tak zwane work structuring, czyli strukturyzacja pracy na drobne kawałki, ale to były kawałki, które były samodzielne. Także była decyzyjność obniżona praktycznie do tych cząstek pracy. I również jako zachętę była taka, też w kontrakcie jest podział nadwyżek 50-50, czyli 50% BAA, czyli ten British Investor, i 50% ci, którzy byli sygnatariuszami kontraktów pierwszego szczebla, czyli tych ponad 60. Czyli tak naprawdę wszystkim miało zależeć. To był jeden cel. Wszyscy ciągnęli w jednym kierunku. Dokładnie tak. I na tej zasadzie to może funkcjonować. Natomiast samo BIM, sama cyfryzacja informacji, no to jest w ogóle za mało, dlatego że my po prostu nie mamy całego środowiska, które to wszystko umożliwia. Robert, szczerze,
mi tego też brakuje osobiście, bo też mam tą przyjemność, bądź jak to się mówi czasami wątpliwą przyjemność bycia w tej kadrze menedżerskiej mimo wszystko. Zresztą jak poznawaliśmy się przy pierwszym projekcie cyfryzacji i pierwsze zdanie ciebie, bo wypowiedziałeś, że menedżerowie są niepotrzebni, zanim poznałam całą twoją opinię w tym temacie, to mogłabym pomyśleć, rzut oka, ale że... potem tak, oni dokładnie, są konieczni później. Dokładnie tak, więc pierwsze wrażenie, zresztą tak samo jest na twoich vlogach, pierwsze wrażenie można odnieść, że jesteśmy niepotrzebni, bo tylko tworzymy problemy, a z drugiej strony pokazujesz, jak bardzo jesteśmy ważni w procesie, tak. W którym nas tak naprawdę nie ma. To jest częsty problem moich kolegów z branży, że chcą się dokształcić w zakresie tej cyfryzacji, chcą się dokształcić w zakresie właśnie BIM-u, bo słyszą o BIM-ie, ale nie słyszą, jak mają te rozwiązania zastosować dla siebie. I ty to tak pięknie ujmujesz, że ten BIM jest właśnie dla tej części, która wytwarza już ten końcowy efekt, którym ma być ten projekt, budynek, element, no, czyli tę wartość, jaką ją nazywasz, ale nie wspomina o menadżmencie, a właśnie lean, którym się zajmujesz, idealnie się w temat wpasowuje, czyli dba o zarządzanie całym procesem i o tym, żeby no właśnie wszystkim zależało, a nie tylko odhaczać kolejne zrobione raporty. No tak, ale menadżerowie tam w linie, oni nie są takimi menadżerami, jakich my mamy w tej chwili. To są coachowie i mentorzy. No właśnie. Oni szkolą ludzi, którzy podejmują decyzje. Dlatego, że najlepsze decyzje, zwłaszcza w jakichś tam, w jakichś wielkich inwestycjach, no czy rzeczywiście potrzebny jest zespół, potrzebne są specjalne, zresztą są specjalne narzędzia do podejmowania decyzji. I również stosowane jest coś takiego, co się nazywa, no nie mamy polskich odpowiedników na to, jest last responsible moment, czyli podejmowanie decyzji projektowych w ostatnim możliwym momencie. Po to, żeby te decyzje były, żeby te rozwiązania projektowe były, miały dużą jakość i żeby ta decyzja zapadła w tym momencie, kiedy ona jest już tak kwalifikowana, że po prostu już nie ma opcji, żeby ją zmieniać, bo ona już jest tak dojrzała. W związku z tym no, nam brakuje po prostu tego całego środowiska, a my się po prostu zajęliśmy tylko tym BIM-em, który jest cząstką, to jest tylko cząstka tego całego środowiska. I bez tego całego środowiska my po prostu niczego nie poprawimy w budownictwie. Bo to BIM to jest tylko poprawa informacji. No ale co, ten, który tworzy wartość na tym, na pierwszej linii, pracownicy budowlani, no co oni zrobią? Informacja jest właściwie poza nimi na dobrą sprawę. Dokładnie to jest tylko tak. Dla menadżerów, żeby sobie powiedzmy jakieś tam drobne sukcesy przypisać, a to niczego. Ale niczego, to jest, zostaje ta czarna skrzynka. No. Dokładnie tak, no i patrz jaki problem z nazewnictwem, bo zrobił się zresztą problem, jak pojawił się proces cyfryzacji, że właśnie ten BIM nie zapewniał wszystkiego, tak? Nie dawał informacji, jakie ma to odniesienie do funkcjonowania urzędów, właśnie jak to wygląda w kadrze zarządzającej, jak to wygląda potem przy procesie zarządzania obiektem. No właśnie znowu się pojawia to słowo zarządzanie wszędzie, a przy BIM-ie mówimy też mimo wszystko głównie o projektowaniu, więc no, zwracasz uwagę na bardzo czuły punkt, taki nie do końca naświetlony w tym całym temacie. Więc tutaj też pojawia się takie fajne zagadnienie, które też się pojawia w twoich vlogach, odnośnie tego, że zmieniasz w linię postrzeganie lidera, bo po pierwsze ten menadżer ma być właśnie coachem, liderem, tak. Ale ten lider nie jest już hierarchiczny, nie jest kimś na szczycie piramidy, on jest kimś, kto ma tych ludzi zachęcać do działania i dawać im pole do działania, czyli tak naprawdę oddać kontrolę. Dla mnie fenomenalne spojrzenie, bo tak naprawdę jestem też zwolenniczką tego, że jeżeli kogoś czegoś nauczysz i puścisz go do przodu, to on tą robotę zrobi. To nie jest tak, że trzeba go trzymać na smyczy, pilnować. Zresztą pandemia też uwolniła trochę zawody menedżerskie pod tym względem, że pracownik może pracować samodzielnie i może funkcjonować, ale ma też tą perspektywę tego feedbacku, czyli ma się gdzie wrócić, jeżeli naprawdę będzie potrzebować wsparcia merytorycznego, formalnego, to wie, że ten lider jest za nim, ale to nie jest ktoś z biczem, który będzie go tam pchał do przodu, tylko ktoś, kto go będzie wspierać i motywować. I podoba mi się to bardzo, że zwracasz na to uwagę, że właśnie w procesie cyfryzacji, w wdrażaniu nawet tego BIM-u trzeba pamiętać właśnie o tego typu rzeczach. No to jest... Jeśli chodzi o hierarchiczność, no okej, struktura takiej Toyoty też jest hierarchiczna. Ja myślę, że myśmy jeszcze nie dojrzeli do tego, żebyśmy mieli brak hierarchii, chociaż taki nurt już jest. To się nazywa organizacja turkusowa, propaguje ją zresztą profesor Blikle, ale
No, ja nie wiem, kiedy to do budownictwa przyjdzie. To jest po prostu, to jest zupełna zmiana paradygmatu myślenia i w ogóle działania. Wydaje mi się, że bardzo dużym znaczeniem będzie tutaj zaufanie, bo proces, właśnie to, co mówisz, nawet podajesz przykłady realizacji, w których po prostu zaufano członkom procesu. Tak. A my jednak lubimy tą kontrolę sprawować i jednak nad wszystkim mieć, znaczy to bardziej jest takie narodowe podejście, nie mówię nie, osobiste. To jest międzynarodowe, dlatego że tak zwany command and control to jest to wyszło od Taylora, ale to było wtedy, to było 110 lat temu i to było wtedy, kiedy przypłynęli do Stanów Zjednoczonych imigranci, z czego większa część praktycznie nawet nie potrafiła czytać i pisać i trzeba ich było kierować. Natomiast w tej chwili, to co mówiłaś, że ludzie potrafią tę robotę robić swoją, ludzie są inteligentni coraz bardziej, ludzie potrafią myśleć i potrafią sami organizować, sami naprawiać to, co robią, sami te swoje procesy organizować. W związku z tym ta metoda komenderowania i kontroli to po prostu to już jest przeżytek z poprzedniej epoki przemysłowej. Tak samo jak zresztą kontrakty transakcyjne, czy umowy transakcyjne. Czyli to, co my teraz, czego nam teraz brakuje, to jest ta cała, to jest, no to co mówiłem, to jest to środowisko, które jest tym środowiskiem nowej epoki poprzemysłowej. Bo my właściwie, no, przemysł niedługo będą robić same roboty, a my będziemy się zajmować zupełnie innymi rzeczami. No właśnie jest to trochę zaskakujące, ale w tej chwili mówimy, że zaczynamy być pokoleniem popandemicznym, chociaż ta pandemia dalej trwa. Tak. I też jestem zwolenniczką tego sformułowania, że jednak pandemia dała takiego mocnego kopa przyspieszeniu tego procesu cyfryzacji. Tak. Jak ty się na to wszystko zapatrujesz? No, może będę cyniczny, ale wiem, że to było najlepsze, największe dobrodziejstwo, jeśli chodzi o cyfryzację, jakie mogło spotkać nasze społeczeństwo. Ale zgadzam się z tym, bo to widać z prostych załatwienia spraw urzędowych, tak? To już tam widać największą rewolucję, że nagle w 2 lata dało się zrobić coś, czego nie dało się zrobić przez wiele lat, więc e-recepty. Tutaj się zgadzam, dokładnie. No, czysty przykład dzisiaj, w trakcie przygotowania się do naszej rozmowy miałam możliwość zamówienia mapy, która po prostu do mnie przyszła w ciągu 15 minut, opłacona, załatwiona. No, w poprzednim czasie nie zrobiłabym tego z innego miasta, musiałabym kogoś wysłać, więc... No właśnie, także to jest kolejna nasza pomoc, chociaż z drugiej strony to powoduje pewną erozję w społeczeństwie i ludzie, którzy nie nadążą za zmianą, to będą mieli ciężko. Dlatego mówi się o procesie wykluczenia, tak, i zagrożeniu tego wszystkiego, czyli właśnie wykluczeniu cyfrowego. Ale to było zawsze. Tak samo była ta zmiana ustrojowa na początku lat 90. Tak samo jedno pokolenie nie nadążyło. To, co była rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii, to przecież te ruchy ludzi, którzy, tak zwani laddits, którzy niszczyli maszyny, bo po prostu zabierały im miejsca pracy. Jeżeli się człowiek nie rozwija i nie adaptuje do zmian, to jest po prostu w którymś tam momencie zostaje z tyłu. Już nie pamiętam, kto to powiedział, że miarą inteligencji jest umiejętność adaptowania zmian, umiejętność adaptacji do zmian. Samo w sobie jest bardzo wartościową kwestią, bo jednak przetrwasz wtedy każdą możliwą sytuację, tak? Niezależnie od poziomu stresu, zmian, problemów, będziesz w stanie się zadaptować do sytuacji zespołu funkcjonowania. Jest w ogóle taka pozycja, zresztą w ogóle cykl książek i w ogóle świetny gość, nazywa się Nassim Nicholas Taleb, napisał wiele książek, między innymi jedna z jego książek to jest tak zwany Czarny Łabędź, to jest na zasadzie, chodzi o zjawiska, które są nieprzewidywalne, powodują ogromne zmiany w społeczeństwie, natomiast po fakcie, teoretycznie jak tak spojrzeć z perspektywy, to na dobrą sprawę niektórzy mówią, że mogliśmy to przewidzieć. A druga jego chyba ważniejsza pozycja to się nazywa antykruchość. I to polega na tym, że w odróżnieniu od kruchości i również w odróżnieniu od tak zwanej stabilności mamy antykruchość, czyli to jest
taki stan, który, w którym jeżeli go adaptujemy, to żywimy się tymi zmianami. Czyli jeżeli na przykład wysyłamy paczkę, napiszemy na niej fragile, czyli kruchy, więc wyślemy tę paczkę, wiadomo, wszyscy wiedzą, co mają z nią zrobić. No, muszą się z nią obchodzić tak, żeby jeżeli jakieś szkło, to żeby się nie potłukło. Jeżeli mamy paczkę, która nie, jest stabilna, no to nic nie piszemy, bo no tak. Właściwie to jest obojętne. Nie boimy natomiast się o to. Na dobrą sprawę, na paczce, która jest antykrucha, powinniśmy napisać sponiewieraj. I wtedy wiadomo było, że ta paczka, że to zawartość tej paczki, ona korzysta z tego, z tych zmian i z tego, co się z nią robi. I to jest również strategia przetrwania i myślę, że jest rewelacyjna strategia dla naszego, właśnie dla tego stanu w tej chwili, dla tego, co się dzieje od 2 lat. Z drugiej strony, bo to słowo sponiewieraj mi się tu bardzo spodobało, jeżeli przetrwasz coś bardzo ciężkiego i to przetrwasz, to cię wzmocni, więc pójdziesz tylko i wyłącznie do przodu, wyciągniesz doświadczenia. Wiadomo, że to brzmi bardzo prosto, że tak. Masz się dać sponiewierać w temacie, ale jednak jak rozszerzysz ten wątek, to jest to logiczne, bo jeżeli przeszedłeś jakąś trudną inwestycję, trudny temat, trudny proces współpracy, to już drugi raz będziesz wiedział, jak sobie poradzić z podobnym wydarzeniem, albo jak otrzesz się o coś podobnego, to będziesz próbował stosować tamte metody, czyli będziesz twardszy o tą wiedzę na pewne problemy, które mogą cię spotkać, tak? Czy tu chodzi konkretnie o to, że jeżeli coś się dzieje, żeby tę sytuację tak ukształtować, żebyśmy mieli więcej zysku niż strat. Także no, między innymi w budownictwie to ta strukturyzacja pracy na tym polega, że po prostu dzielimy ten cały pakiet, dzielimy na mniejsze kawałki, które o tyle są, jeżeli są autonomiczne, czyli po prostu decyzyjność tam zapada w obrębie tego pakietu, to wtedy one są niezależne od tego, od tych wszystkich zawirowań, tych wszystkich zmian, które się dzieją w pozostałej części. Można by było powiedzieć. Tak, no i na zasadzie takiej, że to są po prostu rzeczy, które to się nazywa fractals, czyli takie jak taki genialny matematyk Benoit Mandelbrot zrobił taki wykres fractals. To są po prostu takie cząstki, które są odbiciem całej całości, czyli są autonomiczne i one same w sobie, powiedzmy, mają swoje własne życie. I one na przykład są immunologiczne w obrębie własnego tego małego mikrokosmosu. Natomiast żeby to funkcjonowało, to również w budownictwie no, powstało takie narzędzie Lean, które się nazywa Last Planner System. Jest to system harmonogramów, w którym te wszystkie podzielone kawałki pracy są umieszczane na 4 poziomach, osobnych poziomach harmonogramów. I ten najniższy harmonogram tygodniowy, on zakłada, że te zadania są wykonywane tylko wtedy, kiedy zostaną zebrane wszystkie przyrzeczenia od zespołów wykonujących. Wcześniej są w innych tych harmonogramach, są na przykład oczyszczenie ze wszystkich warunków wstępnych, przygotowanie materiałów, przygotowanie całego zespołu, który się zajmuje wykonaniem tego i również oczyszczenie ze wszystkich jakichś dodatkowych uwarunkowań, które są, powiedzmy, jakieś tam urzędowe albo coś takiego. Także to wszystko jest przygotowane wcześniej w tych harmonogramach i ten ostatni harmonogram tygodniowy to już jest harmonogram wykonawczy i co jest jeszcze najistotniejsze, zarówno w Agile, jak i w Lean, to jest to, że my po wykonaniu tej pracy, która jest, ponieważ ona jest wykonywana tylko wtedy, kiedy zebrane są przyrzeczenia, w związku z tym tak zwany working process, czyli ta praca, która jest procesowana, jest zredukowana tylko do tych rzeczy, które rzeczywiście możemy wykonać i wtedy mamy czas, żeby się uczyć z tego, co zrobiliśmy. Także to, co wykonujemy, dokonywana jest taka analiza tego, a zwłaszcza analizowane jest wszystko to, co nie wyszło. No tak. Bo to jest najlepsza nauka i dlatego też to samo, co zresztą było w Heathrow w Terminal 5, było to, że wszystkie te błędy,
one musiały być położone na stole. Czyli nikt nie bał się mówić, no coś nam nie wyszło. Zresztą takie zwracamy wszyscy tutaj na tym uwagę, że ile się uczysz na błędach, tak? I to jest ważne, żeby nie bać się o tym mówić i jesteś kolejną osobą, która to potwierdza, że to wyciągane na wierzch generuje kolejną wiedzę, kolejną naukę. No ale to trochę za mało jest, bo my musimy mieć do tego kontrakty, musimy mieć do tego umowy relacyjne, bo umowy transakcyjne, no, one są obwarowane. Błędy są karane z reguły w takich umowach, czyli najlepiej się do nich nie przyznawać. No ale mamy je. To są te umowy, które w tej chwili obowiązują, a zwłaszcza FIDIC. No to jest w ogóle, to jest funkcjonowanie na skali błędów. Obwarowanie różnymi warunkami plus kary umowne. No to jest czyli genialne. Czyli rewirujemy tak naprawdę pomiędzy terminami a zagrożeniem karą, nie skupiając się na tym, co mamy w środku, czyli to, co mamy zrobić docelowo. No tak, to jest optymalne rozpoczęcie kontraktu. Czyli od razu widać, że mamy brak zaufania. Tak, dopiero siedliśmy do stołu, więc... No naprawdę, zwracasz uwagę na te rzeczy, które nie zostały... Znaczy, jeszcze nie zdarzyło mi się aż tylu publikacji na tym punkcie zobaczyć, czy też usłyszeć, bądź przeczytać, które zwracałyby na to naświetlałyby ten temat, prawdę mówiąc, bo to jest chyba taki największy problem, tak jak mówię. To jest bardzo ważne, żeby zmienić podejście, żeby zacząć sobie ufać, żeby nie bać się mówienia o tych błędach. Mówić o tych błędach nawet otwarcie w stosunku do tego, czego szukamy w innych firmach. Staramy się tutaj w trakcie rozmów o tym mówić, jak inne firmy. Też im nie wychodziło, też coś szło ciężej, ale nikt ich za to, że tak powiem, nie wystawiał na jakiś lincz publiczny, tylko mówili, okej, nie wyszło, zrobiliśmy to inaczej, wyciągnęliśmy z tego wnioski, więc bardzo fajny punkt widzenia w tym całym procesie. No jest to ta kompleksowość tego, co mówiliśmy o tych moich, i zarówno i tych moich usługach, jak i tym, co ja przedstawiam we vlogach. Zresztą przyjdą jeszcze dodatkowe rzeczy. Czy wiesz co, wydaje mi się, że to jest taki dobry moment, żeby też o tym powiedzieć, bo jesteś architektem, ale jesteś architektem, który miał naprawdę szerokie spojrzenie. Niestety u nas panuje taka opinia, że jak się jest architektem, też się niestety z nią zderzam, to znasz się na projektach, ale na budowie już niekoniecznie, a na procesie budowlanym to na pewno wcale. W twoim przypadku jesteś też takim dobrym przykładem, który był obecny w całym procesie budowlanym, uczestniczył w procesach na budowie, co bardzo zmienia postrzeganie w projektowaniu, więc wydaje mi się, że to jest bardzo duża wartość przy twoich wypowiedziach naświetlić także ten element, że ty widziałeś po prostu cały proces. Miałeś nawet, opowiadaliśmy o takim jednym projekcie, gdzie siedzieliście tak naprawdę wszyscy razem. No tak, to już był nawet projekt z Polski. Tak przy okazji Andels w Łodzi, on był zrobiony podobnie, zresztą był... Miał takie cechy, które były podobne do tego, co było w Terminal 5. Andels został oddany pod koniec, znaczy był robiony w latach 2007-2009, tak już na dobre, jak żeśmy siedzieli już tam wszyscy na miejscu. Natomiast również Warimpex, który jest inwestorem, również przejął wszystkie ryzyka na siebie. Okej, no nie mieliśmy tych wszystkich dodatkowych rzeczy, również nie mieliśmy, nawet nie mieliśmy software, w którym 3D żeśmy modelowali, bo to wszystko robimy było w 2D, ale kooperacja, to też również sprzyjało to, że biuro nasze, ten nasz tak zwany big room, był 30 metrów od budowy. Także wszyscy, tam to był tygiel, tam siedzieliśmy, wszyscy projektanci siedzieli, zarówno architekturę, jak i konstrukcję, jak i przyjeżdżali też z Austrii projektanci instalacji i również przychodzili ludzie z budowy. Wyciągali mnie na budowę, ponieważ ja lubię z nimi gadać, ja uwielbiam budowę, uwielbiam tych ludzi. Także jak jestem na budowie, gadam sobie z nimi, to od razu... Najważniejsze było to, że ustalaliśmy od razu na miejscu. I to jest też ważne. W każdej naradzie budowlanej, w każdym, właśnie dokładnie też i w Lean Construction, jest ważne to, żeby dojść do decyzji, że decyzja musi zostać podjęta w jakimś tam, jeżeli mamy jakieś spotkanie, którym coś ma być zadecydowane, to decyzja musi być podjęta pod koniec tego spotkania. I to jest też istotne, żeby po prostu były wtedy zaproszone odpowiednie osoby i żeby nie było czegoś takiego, że ktoś tam nie doszedł, ktoś nie miał czasu, komuś się nie chciało. Także też polega na tym, na pewnej odpowiedzialności. A z tym się wiąże również to, że w Lean
w Lean Construction i zresztą i w BIM-ie to samo, mamy te tak zwane pewne zachęty finansowe, czyli właśnie to, co zrobili Brytyjczycy. Mamy też no, takie poduszki finansowe, które one są już powszechne na świecie w tych projektach właśnie i również i Lean i Satterfield to samo robiło. To są poduszki, które są w wielkości 2 do 10%, w zależności od wielkości inwestycji i one są później do podziału. No także to jest wtedy coś pięknego, bo tak jak mówię, wszystkim zależy. Ile razy zdarzało się rozmawiać o tym, że można byłoby przyspieszyć gdzieś terminy realizacyjne w inwestycjach, ale tak naprawdę nikomu nie zależało na tym, żeby to przyspieszać. To było w sumie smutne, a takie wprowadzenie dodatkowych zachęt potrafiło zmienić sytuację, więc jest to narzędzie, które funkcjonuje w systemie, to nie jest żadna nowość. I to jest coś, co mnie najbardziej rozbraja w naszej rozmowie, że ty mówisz o rzeczach, które zostały już wymyślone, a my się czasami zachowujemy, jakby dopiero ktoś je musiał patentować i tak oficjalnie powiedzieć, że warto z nich korzystać, żeby zacząć korzystać z tego, co tak naprawdę mamy. I no to było właśnie to uczucie tego zdumienia, jak ja zacząłem to wszystko badać, te wszystkie zależności, jakie są na świecie, te całe początki od tejloryzmu i te wszystkie teorie i to wszystko umieścić to w jednym takim środowisku, się okazuje, że to wszystko jest, to wszystko funkcjonuje, a my się, kurczę, zastanawiamy nad tym, co by było. Tak, dlatego z drugiej strony to też działa inaczej, jeżeli jesteś osobą z zewnątrz. To zresztą też tak mówisz, że jeżeli świadczysz usługi tej transformacji, to świadczysz się kompleksowo. Robisz przegląd firmy od A do Z, z góry na dół i wtedy jesteś w stanie oszacować, gdzie, co, jak można zmienić. Oczywiście za chwilę przejdziemy do głębszego tematu w tej kwestii, ale też patrzysz na to trochę z boku. Mam czasami takie wrażenie, tak, że jak ktoś za dużo siedzi w środku, to już nie wierzę, że może być inaczej, nie wierzę, że można to usprawnić chociażby. Będzie się też tego, będzie mieć na pewno ekipę, która się będzie bała tych zmian, bo właśnie będą się bały wykluczenia, albo znowu się będzie trzeba uczyć czegoś nowego. Kiedyś powiedziałeś o tych magicznych tak zwanych 20% w każdej organizacji. To też jest istotne, że jest jakaś grupa ludzi, która by chciała tych zmian, ale to w takim razie to co, wyłuskać tą ekipę, czy po prostu zachęcać tą resztę, bo nic na siłę, jakby też kiedyś powiedziałeś. No tak, to jest takie sformułowanie Gladwella tam w takiej książce o masie krytycznej. On się oparł właściwie na tym diagramie Pareto, czyli te 20-80, czy 80-20, gdzie rzeczywiście 20% jakiegoś wkładu skutkuje powiedzmy 80% wyniku. W związku z tym to polegało na tym, że również jest taka krzywa, która obrazuje adaptację do innowacji. Także mamy na początku, to jest taki dzwonek właściwie i tam mamy na początku kilka procent, potem mamy tych, którzy się chętnie jakby do tego dokładają, to tam jest chyba 12%. Jak na to nałożymy teraz to co powiedział Gladwell, czyli 20%, teoretycznie osiągamy wtedy masę krytyczną i po 20% każdy, oni są w stanie, czyli ta co piąta osoba w firmie jest w stanie przekonać całą resztę do zmiany. Natomiast no, musi do tego być oczywiście całe środowisko. No bo wiadomo, jeżeli jest taka wyjątkowa hierarchia, no to na przykład to co mówiłaś, że mamy pewne, Niemcy to nazywają, to się nazywa Betriebsblindheit, czyli takie ślepota organizacyjna, bo my jesteśmy w środku w tym. To jest nie tylko to, że my jesteśmy w środku, ale również jesteśmy powiązani różnymi zależnościami. I na przykład, jeżeli ktoś ma jakąś zależność hierarchiczną, no to się po prostu boi wychylić. Musi być ktoś, kto jest niezależny. Ktoś, kto po prostu powie, jak jest. I wtedy oczywiście musi mieć do tego również pewną umiejętność przekonywania. I również i to teoretycznie, to nawet nie chodzi o umiejętność przekonania, bo my się przekonujemy nie przez logikę, ale przez emocje. W związku z tym my musimy w którymś momencie po prostu zacząć działać. To nie są jakieś PowerPointy, to nie są jakieś wykłady czy prezentacje, tylko działamy. Musimy po prostu przejść do działania. I wtedy dopiero możemy ocenić, w jaki sposób, jaka jest bezwładność w firmie, jaka jest otwartość na zmiany. Teoretycznie mamy taką sytuację, że 75%
ludzi w firmie jest niechętna zmianom status quo. Tylko 25% około jest otwarta na zmiany. Także musimy te 20% tej masy krytycznej jakby przełożyć na te 25%, które miałoby ochotę na zmiany, to wtedy to pójdzie szybciej. Robert, patrząc na twoje doświadczenie zawodowe, ty spędziłeś naprawdę sporo lat, zaraz nam powiesz dokładnie ile, za granicą, ale powiedziałeś mi też kiedyś, że wierzysz, że możemy być lepsi. Mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć? No, też z perspektywy czasu uważam, że to naprawdę wzbogaciło moje doświadczenia, to, że byłem 25 lat za granicą na dobrą sprawę. Zresztą to słychać w moich vlogach. Ja czasami szukam polskich słów, jak przyjechałem do Polski, to moje główne słownictwo to było ten i tego. Mm-hmm. Po prostu nie wiedziałem, jak nazywać różne rzeczy. Do tej pory gubię jeszcze polskie słowa. Natomiast co jest, że to jest ta jedna strona medalu, natomiast druga strona medalu jest taka, że wszystkie rynki zachodnie, one są dość nasycone już. I jeżeli chcesz coś zmienić na rynku, który jest już ustabilizowany, to jest ciężko. Natomiast Polska jest rynkiem o wiele dynamiczniejszym. Tym bardziej, że wszystkie zmiany to są świeże rzeczy. To jest przemiana ustrojowa. Nadal jeszcze mamy pewien potencjał na dodatkowe zmiany. I w związku z tym łatwiej jest wprowadzać pewne innowacje w Polsce. Tak, to jest moje zdanie, niż na Zachodzie, tak zwanym Zachodzie, że tym wreszcie Europy, tej zachodniej. Niemcy na przykład, oni nie ruszą w ogóle z miejsca, dopóki nie mają wszystkich reguł zapisanych oficjalnie gdzieś tam w DIN-ach, w normach DIN albo w jakichś tam innych specyfikacjach czy w innych standardach. Natomiast w Polsce my działamy bardzo szybko. My działamy tak, że Niemcy w ogóle pojęcia o tym nie mają. Jak można tak szybko reagować? Czasami legislacja nie nadąża nad procesem zmian, która występuje. To już nawet bez legislacji to wszystko idzie. Dokładnie, to chyba najlepiej wygląda. Także my mamy ogromny potencjał. Natomiast musimy również... musimy spojrzeć... Zresztą to, co ja mam pewną taką małą pretensję do naszej akademii, to to, że teoretycznie to, co ja dochodziłem do tego sam, to akademia powinna była to już dawno rozkminić. Powinni już to dawno te wszystkie reguły poukładać i te wszystkie teorie nauki tak poukładać, żebyśmy mogli korzystać z całego tego pakietu. Wydaje mi się, że to jest już nawet problem właśnie w tematyce naszego szkolnictwa, że jeżeli chcesz nawet pójść na zarządzanie, to już są jakieś studia odrębne, które często praktycy, no, mówiąc wprost, potrafią się tam nudzić i nie uczą się żadnej nowej wiedzy, a z drugiej strony osoba przygotowywana do zawodu nie jest w stanie tego się dowiedzieć, chyba że sama się interesuje tematem, bo siatka programowa tego po prostu nie przewiduje, chociażby nawet uczelnia chciała, to ma niestety pewien zakres, który musi wykonać, ale odgórnie nie ma. To jest tak jak z uczeniem się zarządzania pieniądzem, to jest w zasadzie ten sam problem. Czyli pewne rzeczy się nie uczymy, bo wcześniej nam były niepotrzebne, a gdzieś ten proces ruszył do przodu, a my z tym wszystkim zostaliśmy w miejscu. I to chyba jest też pewien problem tego wszystkiego. To znaczy, no też mamy oczywiście niedobory, jeśli chodzi o kadrę. Mm-hmm. Ale do czego ja zmierzałem, to że mamy naprawdę świetnych ludzi, którzy znają się na BIM-ie, którzy zresztą widzimy ich. Dlaczego nie ma tej całej analizy teoretycznej, podbudowy takiej, która mogłaby nam... Bo to, co powiedział Koskela, on powiedział, że teoria jest potrzebna po to, żeby raz zrozumieć praktykę, a po drugie, żeby móc ją lepiej standaryzować. Także to jest nam potrzebne, a tego nie ma. A kto ma to zrobić? No, według mnie akademia powinna zrobić. No dokładnie tak, ale znowu z drugiej strony wracalibyśmy do tej tezy, że żeby być liderem, to trzeba też potrafić sprawiać, żeby inni myśleli. I dokładnie. Tutaj jest chyba ten największy problem tego wszystkiego, że nawet wiedza o liderowaniu to jest kwestia jakiejś dodatkowej nauki, dodatkowej dziedziny własnych zainteresowań, ale na pewno nie funkcjonowania w systemie edukacyjnym, więc cieszę się, że to ulega zmianie, ale tak jak mówisz, nie ma tego wprowadzonego, nawet choćby systemowo, to jest tutaj za duże słowo, ale tak świadomości społeczeństwa, że naprawdę powinno być to wszystko na dużo wcześniejszym etapie, że to nie jest tylko takie puste słowo, które gdzieś tam się potem tworzy, które potem tworzy menadżerów, którzy nie wiadomo czym się mają zajmować, tylko ma być to duże, szerokie
takie zagadnienie, ale z celem, a nie tylko nazwą w tle. To znaczy, jeśli chodzi o akademię, to tam, powiedzmy, to liderowanie, to niekoniecznie jest tam im potrzebne. Wystarczy po prostu, żeby wytworzyć jakieś teorie. Dokładnie. Nawet to może zrobić jeden człowiek, żeby po prostu pozbierał to i jakoś tam fajnie to opakował, żebyśmy mogli w przyszłości zrozumieć tę praktykę i rzeczywiście móc ją standaryzować, a nie po prostu czekać tylko na standardy gdzieś z zachodu, które tłumaczymy i się tylko kłócimy o jakieś tam sformułowania po tłumaczeniu z angielskiego na polski. Dokładnie. Wróciłabym teraz jeszcze do twoich blogów, które nazywają się BIM plus Lean, czyli tak naprawdę strategia przetrwania w branży budowlanej. Pozwoliłam sobie wpuścić to tak naprawdę w tą twoją nazwę, bo bardzo, powiedziałabym, w specyficzny sposób obracujesz cały problem, ale tak jak to nazywasz, że to jest podróż przygodowa, wymagasz tego, żeby obejrzeć to od początku do końca. Przyznałam się do tego, że powiedziałam ci kiedyś, że przetrwałam obejrzenie tego od A do Z i tutaj słowo przetrwało miało takie miejsce, że jak podchodzi się najpierw do tych vlogów twoich, to na początku pojawia się bardzo dużo teorii, której ktoś po prostu może nie chcieć przetrwać, ale to się też bierze z tego, że oczekujemy, że dostaniemy rozwiązanie od początku od A do Z prościutkie, ale kiedy dojedzie się już do tych dalszych części, kiedy ja już jestem teraz tam gdzieś przy 15-16, bo nie wiem dokładnie ile już będzie publikowanych i kiedy będziemy to publikować, to zaczyna się rozumieć cały kontekst. I właśnie też tutaj pytanie do ciebie, dlaczego te vlogi i co jest ich celem, a z drugiej strony, dlaczego strategia przetrwania? Dlaczego te vlogi? No przede wszystkim, ponieważ stale czegoś poszukuję, również jest to pewna taka pomoc dla mnie, żebym to wszystko usystematyzował. Dlaczego to jest jako podróż przygodowa? To jest to, że nie ma czegoś takiego jak szybki plaster. My musimy po prostu sobie zdać sprawę, że wszystkie zmiany są długie. Długie i wymagają naprawdę zaangażowania. No i po trzecie, dlaczego strategia przetrwania? Dlatego, że wchodzimy w czasy, które będą tego wymagać. To widzimy gołym okiem, co się dzieje. Widzimy jak firmy padają. Widzimy, jak jest absolutnie niekontrolowany rozwój cen, jeśli chodzi o materiały budowlane, o usługi budowlane. I w związku z tym, w którymś tam momencie rzeczywiście będziemy przyparci do muru. Ale to, co mówiłem, że to jest świetna metoda na to, żeby sprawdzić, w jaki sposób my jesteśmy, mamy tę antykruchość, żeby zaistnieć dalej na rynku. Chyba że nie chcemy, no to wtedy okej, to wtedy nikt nie musi oglądać tych vlogów może. Dokładnie, ale nie, na pewno warto i tutaj bym płynnie przeszła do tego, że normalnie w tym momencie też z reguły pytam naszych gości odnośnie zainteresowań, pasji, czasu dodatkowego, ale ty jesteś takim kompendium wiedzy, że ta ilość twoich zainteresowań musi być naprawdę potężna. Kiedyś mi powiedziałeś, że wiele rzeczy cię rozprasza i to cię znowu irytuje, więc... Tak, to jest kłopot, natomiast jeżeli już się czymś zajmę, no to wiadomo, ten silnik się rozgrzewa i wtedy jak osiągam tę temperaturę tak zwaną operacyjną, to może trwać godzinami. Generalnie interesuje mnie za dużo, ale staram się prowadzić jakieś takie w miarę proste życie. Potrzebuję mój ekspres do kawy, kilka godzin tenisa w tygodniu. To mnie, powiedzmy, to jest taka moja baza. No ale to, że rozwijam się dalej, że jeżeli mam godzinę nastawioną, że widzę na budzik, na zegarze, że mam za 5:12, chcę ten najszybciej przesunąć na 12 tę wskazówkę. Po prostu lubię wyzwania. Ale to widać też, że lubisz to, co robisz i lubisz poszerzać tą wiedzę. No i tak jak mówię, jesteś kompendium. Nie mogę powiedzieć, że nie, bo wszystkie zagadnienia cię też przytaczasz, zresztą nasi słuchacze już też pewnie usłyszeli, można przeczytać się w twoich blogach, że wiedza, którą posiadasz, jest naprawdę potężna, więc chciałabym zmierzać już powoli do końca, więc wypadałoby w tym momencie cię zapytać o takie tak zwane nasze słowo na niedzielę, czyli takie słowo dla naszych słuchaczy, które chciałbyś przekazać. Odnośnie właśnie BIM-u, Linu i tego, czym się zajmujesz. No z tym miałem kłopot, dlatego że no,
wiem, że takie pytanie padnie. Co ja bym powiedział? Powiedziałbym, że powinniśmy się rozwijać z dnia na dzień i mieć szacunek dla innych ludzi, czyli właściwie to, co w Lean. Jeżeli mamy szacunek, jesteśmy otwarci na zmiany i szanujemy cudze zdanie i nie zasklepiamy się w swoich własnych poglądach, tylko słuchamy poglądów innych i jesteśmy w stanie również się z nimi utożsamić, to jest dobry początek. Więcej nam nie potrzeba. Właśnie tutaj, kończąc naszą rozmowę, zdecydowałabym Cię też z jednej z naszych rozmów, że opowiadałeś mi taką historię, co takiemu jednemu z niższego szczebla pracowników dał Lean, no właśnie to, że zaczął być słuchany. I tak. Wydaje mi się, że tutaj dajesz chyba najlepszy przykład i tym zdaniem podziękuję Ci dzisiaj za dzisiejszą rozmowę. Szanowni Państwo, również za wysłuchiwanie naszych rozmów na Limbaniu i do usłyszenia. Ja dziękuję Ci również i również pozdrawiam wszystkich. I bądźcie zdrowi, jak to żegnam wszystkich w moich vlogach. Do usłyszenia.